Witam. Dzisiaj zajmuję się przygotowaniem kosiarki do sezonu. Kupiłem nowe trzymaki, 4 sztuki po 12 zł za sztukę. Mam nadzieję, że wytrzyma, chociaż sezon. Tu jest akurat stary trzymak. Zniszczony, pościnany, powykrzywiany, już nie nadaje się do niczego. Lepiej wymienić, to nie jest duży koszt. I kupiłem jeszcze zestaw noży z Gerlacha. Nie wiem, czy to jest dobra firma, czy to jest szajs. Napiszcie w komentarzach, jakie wy używacie noży do kosiarek. Nie wiem, akurat sprzedawca mnie tutaj w okolicy miał tylko takie. Powiedziałem mu, daj mi jakieś z lepszej firmy, z wyższej półki, żeby można było coś pokosić nimi. To za te noże, za komplet zapłaciłem 25 zł. No i co, no tutaj można założyć na 4 trzymaki, na 4 noże, ale trzeba wtedy w środku trochę tam blaszkę rozciąć, zrobić po prostu wpust, ale na razie myślę, że na 2 wystarczy. W tym roku jest drobna, jest trawa rzadka, także mam nadzieję, że nie będzie problemu z koszeniem. Tu już jest zamontowany nowy trzymak, ładnie, elegancko wygląda. Mam chociaż teraz pewność, że podczas koszenia mi się nóż nie wysunie i nie wyleci, bo różnie to mogłoby być. No ale dobra, co jeszcze mogę powiedzieć? Teraz tak powiem, bo dużo osób kupuje używane sprzęty, odmalowane, odpicowane. To powiem na swoim przykładzie. Ojciec akurat, że tak powiem, wyremontował tą kosiarkę. No to ja zapytałem jego, wyremontowałeś? Wyremontowałem. Można kosić? Można. No dobra, ja tu zdejmuję talerz, bo tutaj zacząłem te trzymaki wymieniać. A tu taka niespodzianka. Całe łożysko do wymiany. Połowę kulek nie ma, smaru nie ma. Nic nie ma. Całe łożysko trzeba wymienić. Ale tak, to z zewnątrz kosiarka jak nowa. Ani rdzy, ani żadnych wgniecień. Nie nic. Dlatego jeżeli ktoś zastanawia się nad kupnem sprzętu używanego, nie patrzcie na to, że to się ładnie błyszczy, wygląda, świeci. Tylko patrzcie na stan techniczny, na stan mechaniczny danej maszyny, bo to, że ona ładnie wygląda, to wcale nie znaczy, że ona jest w pełni sprawna. Bo farbu to wypracować nie będziecie, tylko mechanizmami, które są w tych maszynach. Nie wiem, muszę pojechać kupić łożysko. I tak planuję już zacząć kosić około 10 czerwca, może 15. Na próbę na razie wykosiłem 2 razy, objechałem dookoła i nie ma tragedii. Jeszcze myślę, że trochę trawa podrośnie. Cały czas padają deszcze. No i co? I chyba tyle. No. W tym odcinku będzie tyle. Może zrobię jakąś krótką zapowiedź. Siano kiszonki, ale zobaczę. Dobra, to ja tutaj się bawię dalej. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.